Siema, tu Pyza na kolejnym grzybobraniu. Nareszcie zobaczymy po 2 tygodniach, po opadach, czy są grzyby. Ale coś czuję nosem, że będą. Taką mam intuicję grzybiarza. Godzina 7:19, jest środa, 25 września 2024. Item środowy dzionek, nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego lasu, więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się trafić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym filmem, bo już późno. Okej, czas zacząć zmagania, koszyk, nożyk i szybki taki wypad, bo mam drugie zmiany. Więc trzeba trochę pozbierać, później ogarnąć się i do pracy. Jest pierwszy z borowików. Ajajajajaj. Piękny pierwszy prawy grzybek. 7:27, 25 września. I jest drugi. Jest drugi, trzeci, czwarty. Trzeci i czwarty. Więc nie mamy dużo czasu na zbieranie grzybków. Więc są. Są prawe. Tak się spodziewałem. 4 prawdziwki z tego miejsca. Oj, ajajajajaj. Sprawdzimy tylko szybciutko. I przy okazji szukam kolejnych. Robaczywy. Tutaj dalej dobry. I zobaczymy tutaj. Dobry. Mamy 4 sztuki. Obczyszczę delikatnie. I są. Okej, szukamy. Tu co mamy? Maślaka. Maślaka. Maślak. 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 Mamy 4 maślaki, więc to samo przytulę. Grzyby to grzyby. Mamy 4 maślaki, ale szukamy borowików. Szukamy borowików, jest pięknie. Szukamy prawych grzybów. Jest kolejny. Tu jest jeden. I tu kolejny. 2. Oj. Ajajajajaj. Piękne. 3 borowiki. I jest i kolejny. Grubasek rosnący. I 2 kolejne prawe grzyby. Ajajajajaj. I 2 kolejne prawe grzyby. Środowe przed pracą. Piękne borowiki. I taki bobeczek. Tuż na drodze, więc szybka piłka, drodzy Państwo, bo wiecie, do pracy trzeba iść na drugą zmianę. Szkoda, pochodziłby dłużej za tymi grzybkami, lecz czas nagli,
są też prace domowe, obowiązki. Nie tylko przyjemność w postaci zbierania grzybków, które kocham. Ale najważniejsze, że są prawe grzyby już w moim, jak to się mówi, lesie. Jest kolejny na drodze. Taki. Tutaj widzę góreckę kupeckę. Drugi. Oraz trzeci. Trzy borowiki, które pójdą do koszyka. Nie inaczej. A jest pięknie. Bajecznie. A tutaj, co jest, drodzy Państwo? Co jest tutaj, drodzy Państwo? Oj, 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 oj. Dwa maślaczki. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie dwa maślaczki, które pójdą do tych borowików. I są kolejne maluszki. Trzy sztuki. Dokładnie. Trzy sztuki. Kolejne dwa. Do marynaty. I się koszyk napełnia. Więc mało co będę teraz nagrywał, bo wiecie, wyjmować baterie, wkładać, wyjmować, szkoda czasu. Więc szybko zbieram grzybki i co fajniejsze Wam pokażę. Tutaj na drodze, zobaczcie, drodzy Państwo. Oj, 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 aj, 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 aj. Jakie piękne borowiki. Jakie piękne, śliczne, prawe grzyby. Dokładnie. Piękne borowiki. Ale zaczniemy od tego, bo tu jest jeden. Ach, jeden piękny borowik. I te trzy. Jednego zdeptałem. Jednego zdeptałem. Ajajajajaj. Ach, ale zakorzenione głęboko. Zobaczcie. Jakie piękne. Konkurencji sporo ludzi jest, sporo ludzi, no ale rosną prawe grzyby. Dokładnie. Dokładnie. Mamy trzech. I koszyk się napełnia. A tutaj co mamy? Pięknego prawuska. Zobaczcie, dwie, trzy osoby przede mną. A tu mam pięknego prawuska. Drugi. W jagodzinach. Widzicie? W jagodzinach dwa piękne borowiki. Widzę trzeciego. To mam trzech. No szukamy, szukamy, drodzy Państwo. Szukamy. Trzy. Cztery. Pięć. Tutaj maślaki są.
chyba. Jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Cztery maślaki. Szukam prawego. Widzicie, sporo ludzi. Ale grzyby są. Cztery. I dwa, cztery, pięć. Borowiki. I już jakoś to wygląda. Drodzy Państwo, 25 dnia, w środę, tą wrześniową jeszcze porą, w tym lesie, dokładnie w tym lesie. A tu co jest? Tu nic nie widzę. Nie widzę. No ale jest pięknie, pięknie. Szkoda, że idę do pracy i nie mam zbytnio czasu, aby zrobić trochę więcej hałasu. Więc jak widzicie, szybka piłka. Dokładnie godzina 8 już, więc zaraz będę kończył. Jutro też jest dzień i za kilka dni też można przyjechać na grzyby do lasu, narobić hałasu. Więc zostańcie jeszcze ze mną przez jakiś czas i ja jeszcze kilku trafię i będziemy jechać do domu, bo inne rzeczy też są do zrobienia, nie tylko przyjemność. Okej. Więc spójrzcie raz jeszcze i powiedzcie, że jest pięknie. A tu piękne maślaczki, które pójdą na sosik. Dokładnie, które pójdą. Na sosik. Oj, dwa. A tu jaki piękny. O! O to chodzi. I mamy trzy piękne borowiki. A ludzi sporo, sporo. Nawołują się, pełno ludzi. Zwietrzyli. Każdy czekał po prostu na te grzyby w tym miejscu. Po deszczach, które były dwa tygodnie temu. Korzeń miękki, ale góra zdrowa. Tu jest mniejszy pyrtek do koszyczka. Tu dwa mniejsze. Czapka zdrowa. Nawet trzy. Też pójdą do koszyka i szukam dalej. A już 8:20, więc pomału wracam i już tu zaraz nazbieram. I tu widzę chyba kolejnego, dokładnie. I tak to mniej więcej wygląda. Grzyby, czyli grzyby są i to cieszy.
na sos maślaki. W końcu były trzy. Piękny borowik. Okej, idziemy dalej. Ale tu jest drugi. Były w końcu dwa. Tamten był zmęczony. Nie ma kolejnego tu w trawie. Tu ktoś siął maślaki. Zobaczymy, czy nie ma tu kolejnego prawego w tych trawach. O, górecka kupecka. Maślaki. Rodzina maślaków na sosik. Maślaki. I borowik. Zobaczcie, wszystko pod trawą. I jeden borowik. Jeden i drugi. A tu wszystko wytnę. I zobaczcie, w jednym miejscu trzech borowików, czterech, dwóch, czterech i maślaki. Tam jest jeszcze jeden, ale dobra. Ich będzie. Tu gdzieś widziałem jeszcze. Nie. Trzech. Jak na razie. Więc koszyk się napełnia. I niedługo będzie pełny. Więc tak mówię. Dużo ludzi, a mało czasu. Mało nagrywam. Z tego względu, że denerwuje mnie to wyjmowanie, wkładanie baterii do nagrania. Wiecie, że mam zepsutą kamerę. Więc dlatego ograniczę się tylko do nagrywania fajniejszych miejsc i grzybków. Cztery z jednego miejsca przy drodze. A tutaj gwóźdź programu. Ajajajajajaj, ojojojojoj. Gwóźdź programu. Dokładnie, trzy piękne borowiki. Ajajajajaj, ojojojojoj. Cztery. Piękne. Borowiki. Gwóźdź programu. Dwa, trzy, cztery, pięć jest. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięciu. Pięknych prawusków.
piękne prawoski z świętokrzyskiego lasu. Aj. Jaki wielki borowik, jak pół kosza, dokładnie, jak pół kosza, więc zostawię go. I tu widzę daleko kolejnego. Aj. Aj. Kolejnego borowika. I tu jest też prawy. Tu był też. Dokładnie muszę to posprawdzać. Ale już tu nic nie widzę oprócz puszki oraz muchomorków rosnących obok. Więc oczyszczę to dokładnie. Borowiki, maślaki, wszystko w jednej kupie, jak widzicie, wszystko w jednej kupie, trzy borowiki i maślaki. Tu są dwa prawuski, ale zobaczcie tu, ile maślaczków. Ile maślaczków, wszystko to maślaczki. I dwa prawe grzybki. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Maślaków trochę, borowików pięknych. Nie było co zbierać, to już widzicie w kurtkę. I mam 175 borowików. Więc grzyby są, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe. Ja jadę na Kielce, bo muszę iść do pracy. Cześć!